Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No oto i oczywiście Skyrim Patyk Challenge, czegoś tak. No więc od ostatniego odcinka w sumie zmieniło się tyle, że niestety jesteśmy dzisiaj na całkowicie nowym bohaterze. No jest to Kruszak, dalej wygląda podobnie, ale no niestety Skyrim mi odmówił posłuszeństwa. Musiałem tworzyć postać od początku, rozumieć tego typu sprawy. Ale spokojnie, nie zrobiłem nic ponad to, co było ostatnio. Tak więc bez większych cergieli, po prostu zobaczmy, co się kryje w tych wszystkich miejscach, ewentualnie pozbierajmy to wszystko, no i lecimy dzisiaj nareszcie już z prawdziwymi przygodami. I tak jeszcze od razu na marginesie dodam od początku, liczcie się z tym, że to podejście będzie po części zbugowane. Bo jak mówiłem, chcę przejść grę całą grę tylko i wyłącznie patykiem, nazywanym też oryginalnie łabodżakiem, co oznacza pokrótce tyle, że dobra, fajnie. Książka nawet nie chce mi się czytać. Ale kontynuując, no właśnie oznacza to, że będziemy mocno zależni od... no, od Soul Gemów, więc... nie zdziwcie się, jeśli by się zdarzyło momentami, że... no pożyczyłbym Soul Gemy przez takie trochę... sposoby, jak zdobywanie... powiedzmy, książek, znaczy książek, tych właśnie samych sobie Soul Gemów. Za pośrednictwem skrzynek, do których nie do końca powinniśmy mieć dostęp. No ale zobaczycie, że postaram się jak najbardziej uczciwie podchodzić do rozgrywki w ogóle. I wracając jeszcze, jeśli grafika będzie tym razem trochę gorsza czy coś, no to niestety musiałem włączyć sporo modów graficznych, które miałem, czy tam coś po prostu, bo one właśnie powodowały te niestety okropne problemy z nagraniem. I miejmy nadzieję, że w ogóle tym razem będzie lepiej, bo właśnie ogarnęłem już w teorii większą część tych problematycznych elementów. No ale dobra, wczytywanie Niemczom jest teraz trochę dłuższe niż było kiedyś. No. Z tego co widzę, to nawet na nagraniu już dzisiaj znacznie lepiej, więc no. Miejmy nadzieję, że tak się zostanie do końca, bo jednak... na najbardziej w świecie chciałbym, żeby ten Skyrim działał prawidłowo. Oczywiście, jeśli będą jakieś problemy, to proszę mi powiedzieć o tym, wymienić je i w ogóle... będę dalej próbował naprawiać i w ogóle w miarę mojej możliwości, żeby nie było. No więc, skoro już... dobra, fajnie, skoro już się tym zajęliśmy, to zanim będziemy bugować różne dziwne rzeczy czy coś, to do rzecznej puszczy idziemy. Trzeba pogadać z Gerdur, no i w sumie zacząć już prawdziwą rozgrywkę, tak naprawdę. Oczywiście przy okazji odwiedzając kowala, sprzedając nadmiary złomu i takie tam inne rzeczy. Dobra. Więc w sumie nawet zanim odwiedzimy Gerdur, czy coś, co tutaj gdzieś powinien być kowal. Dobra, hej gościu, o, jesteś. Czegokolwiek zapragniesz. Najsmira, mogę wykuć wszystko, co jest proste i mocne. Okej, czyli jeszcze za wcześnie. Miłego dnia. W ogóle patrzcie, jaka ładna kapusta. Oczywiście już za bardzo obciążony, ale spokojnie, zaraz sprzedam większość gratów, które w sumie wzięliśmy. Będzie dobrze. Nowego ostrza? Dobra, co masz na sprzedaż? Fajnie. Czy gości ma cokolwiek wartego uwagi? Ma niby te bronie różne, typu halabardy, quarterstaff i w ogóle. No i stalową zbrojkę, ale pomyślę, że nie, na razie nie jestem w stanie tego kupić. Zacznijmy od sprzedaży w sumie wszystkiego, co mamy. Jeśli chodzi o broń, to tak, nawet nie ma co się przejmować. Nic z tego mi nie będzie potrzebne raczej, więc no. O nie. Dobra, hełmy wszystkie, jedne buty, jedne karwasze. Oczywiście nie zarobię na tym, ale no przynajmniej cokolwiek dostanę. Zostawię sobie jeszcze na trudniejsze sytuacje, to niepotrzebne. Okej, okay, a z tych tu... a, tylko wytrychy, ale nie, wytrychów nie sprzedajemy. No to do widzenia, pały gościu. Nie jestem ci winien pieniędzy, prawda? Dobra. W porządku. W takim wypadku idziemy do kupca rzecznej puszczy. Oczywiście przyjmujemy zdanie, po czym idziemy. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami!
No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Koniec tematu! O! Nowy no te. Przepraszam. Więc bierzemy sobie zadanie związane z w sumie zwiedzaniem czegoś, co i tak trzeba dla głównego wątku zwiedzać, więc no. Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało. Ja. Yeah. Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Ja. Yeah. Ludzie mówią, że smoki to tylko legendy i nikt ich od dawna nie widział w ogóle, a tu nagle wiedzą, że to jest smoczy szpon. Takie trochę dziwne. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazów na północny wschód od miasta. Tak. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Co? Nie ja. A niech ci będzie na 8 bóstw, ale tylko na skraj miasta. Dobra, przykład zobaczmy, czy mamy jeszcze coś, co da się sprzedać. Weź biodrowa Pelagiusa. No raczej to już potrzebne nie będzie, tak samo jak te książki czy coś, ale dobra. Pozwólcie, że resztę na razie zostawię, bo w sumie mamy sporo do udźwigu dostępnego, więc tak. I z tego udźwig chyba nie będzie to problemem, bo będę mógł spokojnie inwestować sobie w życie, w wytrzymałość i inne takie rzeczy. Musimy przejść przez miasto, a potem przez most. Widać aż stąd. To ta góra ponad dachami budowli. Dobra. Fajnie i w ogóle, ale ja najpierw muszę do Gerdur pogadać. No, trzeba sobie do Gerdur, raczej z Gerdur. Pierwszy raz w Rzecznej Puszczy? Miłego dnia. Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będziesz dzierżyć miecz. W sumie taki trochę dialog wyrwany z kontekstu, jako że nie przylazłem tutaj na spokojnie czy coś. Oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać jak długo zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. No normalnie ona by tu po prostu na zasadzie, o, jesteś moim przyjacielem, pomogłeś bratu. No i w ogóle proszę, to dla ciebie. Dobra. Możesz coś dla mnie zrobić. Dla nas wszystkich. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna Puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. No właśnie. Ale to na spokojnie, nie ma co się śpieszyć z tym wszystkim. Bo wiecie, no najprościej w świecie i tak tam pójdziemy po tej lokacji, do której dzisiaj chciałbym iść, tylko tak. O, tu jest. Tędy. I jak zwykle mi się zbugowała. Mnie do tej pory nie wiem, na jakiej zasadzie ona działa. Ale co bym nie grał, to zawsze mi się buguje, więc... Nie wiem, może po wczytaniu szybkiego zapisu nagle ona... ruszy? Nie? Super. No, widzicie, zepsułem. Jak zwykle. O, super, idzie. Jeśli złodzieje się tam kryją, to muszą być szaleni. Te stare grobowce są pełne pułapek, troli i kto wie czego jeszcze. No, fajnie, fajnie. No idź. Jestem obok. Super. Skoro już tak daleko zaszło, to chyba nie będzie problemów. Największym problemem, jeśli już jakiś będzie, to... Ciekawi mnie, dlaczego sam sobie ukradli tylko złoty szpon Lucana. Mamy przecież w sklepie sporo rzeczy o podobnej wartości. Lucan znalazł szpon mniej więcej rok po otwarciu sklepu. Nigdy tak do końca mi nie wytłumaczył, skąd go wziął. Ma swoje tajemnice. No fajnie, fajnie, tylko że mnie te tajemnice nie obchodzą. Ja chcę tylko, żebyś już się odczepiła, żebym mógł spokojnie pójść sobie po pierwsze podziemia i inne takie tam rzeczy. To most prowadzący poza miasto. Ścieżka pod górę na północny zachód zawiedzie cię do Czarnych Głazów. Powinnam wracać do brata. Dostanie białej gorączki, jeśli to potrwa zbyt długo. Jak dziecko. Dobra, fajnie, typa. Szybki zapis, żeby nie było problemu, no i... idziemy. Okej, okay. Jak na razie podgląd nie pokazuje żadnych problemów, więc chyba
Naprawdę udało mi się to naprawić. A jeśli nie, to trudno, będę musiał się tym męczyć jeszcze raz. Oczywiście pamiętajcie, jeśli coś jest nie tak... Chcecie mnie tym poinformować, takie zwykłe pisanie, ale coś się zepsuło, nie wystarczy, najlepiej po prostu łącznie z... No, obrębem czasowym mi to podać. Co? Krab błotny? A, ten krab błotny chce ubić wilka, okej. Dobra. Nawet się udało. I okej, łabaczek jeszcze ma trochę energii, więc... W takim tempie to chyba nie przejdziemy pod ziemię, ale dobra. Może będę miał tyle farta, że zdobędę coś, a jeśli nie to... to w sumie nie wiem, co ja zrobię, jak mi się skończy energia cała w łabaczaku. Więc to wygląda na to, że może to się zrobić szybciej, niż bym chciał. Co po prostu w sumie pokrótce oznacza, że będę musiał latać szukać kryształów, jeśli nie znajdę żadnej z tych skrzyń sekretnych. A żeby nie było, nie wiem gdzie jest, wiem, że w sumie przy jednej z kopalni w... Jak to się nazywało? W gwieździe zarannej, ale no, nie ukrywam, nigdy tam nie byłem, nigdy z nich nie korzystałem, więc nie wiem, dobra. Kolejny bandyta. Gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że trafiam w bandyta, a nie w jakieś drzewo. Ja. Ale nic się nie stało. O, od razu lepiej. Czujecie tą potęgę? Ja. A. Nic się nie stało. No nareszcie cokolwiek. Dobra, dawaj. Dawaj co tu masz, co nie jest ciężkie, można to łatwo sprzedać. Ale już teraz czuję, że... do żadnego lochu nie wyjdziemy z tym patykiem. Ja. Zdecydowanie zanim w ogóle cokolwiek ogarniemy, to... tu się skończy wszystko. Trzeba będzie kupić te kryształy duszy albo, nie wiem, ukraść czy coś. Nie trzeba było przyłazić. To kiepski moment na zgubienie drogi. Bandyta kontra krab. Teraz kto wygra? Ciekawe. Ten krab błotny w sumie... prawie unicestwił bandytę. Nieźle. Dobra. Zdecydowanie bez zapasu kryształów nie dam rady. Mam w sumie kryształów, raczej soul gemów, kryształów dusz, kamieni dusz, nie wiem jak to się nazywa do końca. Fajnie w sumie byłoby zdobyć już pewien taki lepszy, ale... nie, nie jestem w stanie. Więc pozwólcie, że po prostu dojdziemy w to miejsce, po to, żeby zdobyć jakiś tam punkt zaczepny, że tak to nazwę. A potem pójdziemy szukać kryształków. Ja, w sumie bez nich to nie ma szans, żebym w ogóle mógł przejść do podziemia. W sumie patrzcie, mam już niecałą ponad połowę. A no, draugrów i innych potworów to będzie pełno, więc... no co tu dużo mówić, nie będzie łatwo. A przynajmniej, ale przynajmniej patyk mamy, wiecie. Gdyby jeszcze dało się nim bić, tak jak to jest pokazane, obrażenie 30, to w sumie by nie było żadnego problemu, ale no nie można. Uj, dzida. Ale trzeba przyznać, że jak już się uda uderzyć, to w sumie... no... najczęściej się eliminuje od razu. Dobra. I strzał. Dobra, mamy kraba. O, słodka bułka. I upiorne szczątki ze wszystkim, co posiada. No więc dobra, w sumie miałem przygotować liczniki na dzisiaj tych wszystkich przemian, ale... nie ukrywam, zapomniałem. Tak czy siak, na przyszłość jak już będą gotowe, to spokojnie uzupełnię to, te wszystkie elementy, jak na przykład... to, że no właśnie mieliśmy już dzisiaj jedną przemianę w bułeczkę i takie tam inne. Dobra, teraz zobaczmy na mapę. Czarny głaz, dobra, jest dostępny, czyli teraz w takim wypadku do białej grani. Nie, jeszcze nie byliśmy, to trzeba do stajni białej grani, cek. I miejmy nadzieję, że kupimy wystarczająco kryształów. Chociaż one są drogie, więc... jeśli nie, to chociaż mam nadzieję, że uda się zdobyć jakiekolwiek te inne elementy. Dobra. No to są karzycy. Może u nich by się udało gdzieś znaleźć tą skrzynię ukraść. Byłoby tyle. Może udało ci się spotkać karawany Madrana albo Akariego. Obaj są mi wierni i mają dobre towary. Przeprowadziłem swe karawany przez całe Tamriel, żeby cię obsłużyć. Rozejrzyj się. Dobra, bez zbędnego gadania, żelazne pazury.
Drobny klejnot duszy z drobną duszą. Drogie, ale chyba nic lepszego nie znajdziemy, jak tak widzę. No dobra, jest jeszcze pomniejszy klejnot z mniejszą duszą. Nie, za dużo, co ja nie kupię. Wielki klejnot duszy z wielką duszą, nie wiem, to by się przydało. Większy z większą. Ale no niestety nie stać mi na to. Więc na obecny moment powiedzmy, że wezmę to co w sumie mogę. Z czasem spróbuję zająć się innymi rzeczami. Retoryka wzrosła. Dobra, dwa takie kryształy. I gdzie tu mamy jeszcze ten z drobną? Okej. Za odmiany jeszcze warto byłoby wepchać to, co zdobyliśmy. Wszystkie te łuki, strzały, inne rzeczy, wiecie, no. Trzeba mieć jakiekolwiek zapasy żywności. Nie no, funduszy. Właśnie takie krytyczne sytuacje jak teraz. No i niby te hełmy też bym mógł. W sumie znajdziemy ich dużo, co ja będę żałował. Dobra, nuce, porządne buty, wszystko. Jedyne co mogę powiedzieć, że szczerze nie będę mu sprzedawał, to są pierścienie i inne takie rzeczy. Już dobra. Ten jeszcze mogę, ale zwykłego srebrnego dawniej mocno. Dobra. Okej. Nie wiem, czy coś mu jeszcze nie sprzedałem. Ale dobra. Pomniejszy klejnot duszy. Drobny klejnot duszy. Jeszcze jakiś ma? Z duszą? Bo z tego co widziałem ma. Dobra, nie, wydawało mi się. W takim wypadku do widzenia. Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych piasków. Co ciepłe piaski. Grzeczny karzyć, no ale niestety do ciepłych piasków mi to raczej nie zaprowadzi. Póki co to idziemy w sumie nasz. Co? Mam jakieś wzmocnienie na sobie? Retoryka wzrasta 10 punktów, okej. Okay. Tak dałem tam monetkę. Okej. Nic wielkiego, ale zawsze fajnie, że przynajmniej mamy na razie. I wiem, że mogą już pójść do białej grani, ale nie czuję potrzeby. No to lecimy na prawdziwe wyzwanie. Oczywiście, żeby nie było, później będą też spokojniejsze odcinki, gdzie tam dajmy, tu wiecie, będziemy robić jakieś questy pokojowe, zwiedzać, zaczarowywać sobie przedmioty czy coś. I swoją drogą przydałoby mi się sporo wzmocnień, które zmniejszają, no, zużycie destrukcji. Dobra. Uwaga, uwaga, łabo Jack. Szczeloj. Okej. Jednego się pozbyliśmy. O nie. Się zaczyna. Się zaczynają problemy. Okej. Okej, odmieniła się strzałem. O! No, od razu lepiej. Okej, fajnie. Może znajdę tutaj coś przydatnego w końcu. Chociaż nie sądzę. Dobra. Ja właśnie widziałem jakiś. Wiem, że miałem nie walczyć niczym innym i spokojnie walczyć nie będę, tylko co to za broń? Aha. Ciekawe. Ale dobra, żeby nie było, nie zadam ani jednego obrażenia tym, spokojnie. Dalej jestem wierny mojemu kijkowi z zagłady. I widzę, że energia pomału mu się kończy, to w sumie. Nie wiem, jak się ładowało, jak się ładuje do końca. Okej. Drobny i pomniejszy, dobra, drobny, pomniejszy. I pomniejszy. Ej, trzeba będzie jak nic zainwestować mocno, potem może w pułapkę dłuż czy coś. Okej. Zobaczmy, czy mi się uda. Brawo, ja nawet nie złamałem wytrycha. Okej. Miejmy nadzieję tylko, że wystarczy tego wszystkiego do łaboczekowania wszystkich oponentów. A, sprzedałem mu mój hełm, okej. Niestety, przez przypadek musiałem, ale jestem jałopem. Dobra. Mniejsza z tym, złoto fajnie. Nic. Nic. Dobra. Tutaj zaraz chyba będzie to
będę powiedzieć, pierwsza zagadka pseudologiczna, czy to w sumie co? Trudno nazwać zagadką, po prostu układanie przełączników. Nie ukrywam, nie lubię tych zagadek, chciałem właśnie w sumie tych wyzwań w Skyrimie, czy tam po prostu tych momentów, no ale cóż, trzeba to trzeba. Żeby nie było tutaj właśnie jeden przeciwnik, ale dam mu się zginąć od tego wszystkiego, bo jednak nie chciałbym marnować kija, kiedy nie jest to konieczne. Bo wiecie, strzały z kija, podkreślam, nie dają nam żadnych expów, nic. Więc jeśli można coś unicestwić, czy w sumie coś, znaczy kogoś, no, po prostu jakichś wrogów, bez używania strzałów z kija, co ja jestem chętny, dobra. Co my tu mam? Wąż wieloryb, okej. Wąż, tutaj też wąż. A tutaj wieloryb, chociaż w sumie nie wiem, czy to wieloryb, czy coś innego. Ale ja to nazywam wielorybem, dobra. Wajchamy wajchę, bierzemy wszystko, co miał. I chyba na górze też była jakaś miksturka, która może być, no, niezwykle cenna później. Nie to. Wiem, że jestem zbieraczem, no, ale bez przesady. Ciężar 3, wartość 2. To się nawet nie sprzeda sensownie. Dobra, kolejny szybki zapis. Dobra, jakaś książka, która kradzież nam zwiększa. Wcześniej czy później będzie to potrzebne, super. Pomniejszy kryształ, tylko że znowu pusty. Ja potrzebuję pełnych. Drobny klejnot, super. No naprawdę muszę zdobyć ten czar, który chyba pułapka dusz jakoś tak. Okej. Całe szczęście nie dostaliśmy żadnej choroby, prawdopodobnie. Więc jeszcze chyba aż tak źle nie jest. Ciekawe. Nie wiem, ile to konkretnie bije ta eksplozja, ale... ciekawe. Nie będę ukrywał, powiem wam szczerze, spodziewałem się, że ten kij będzie robił więcej problemów niż pożytku, a tu proszę. Naprawdę? No, silny. Czy ktoś tu idzie? To ty, Harknir? No dobra, to wracając. Na szczęście mam 5 do usuwania takich rzeczy. No i mamy pierwsze większe wyzwanie. Okej. O. Dzięki, Babaczak. Jest nic jakiegoś tak szczególnie super, ale okej, fajnie, że przynajmniej cokolwiek jest. No i oczywiście ten, który ukradł szpona. Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu Nordowie. Na słodki oddech Arkaja dziękuję. A, oczywiście, długo się swoją wolnością nie pocieszy. Już prawie. Czuję to. Dobra. I masz złapać Jacka. Nawet nie zdążył się ruszyć. Dobra, mam tu jakieś rzeczy mniej przydatne. No i oczywiście szpon. Oraz zbrojkę, którą zawsze można sprzedać. Za niewielką... płatą, czy w sumie z niewielkim zyskiem, no ale zawsze coś, dobra. W takim wypadku... okej... okay. Wydaje mi się, albo koteł mi wlazł do pokoju i będzie przeszkadzał, no ale dobra. No idziemy po prostu, co ja tu będę więcej marudził, narzekał, gadał. W razie ta sekcja, która może być większym problemem dla baterii w naszym patyku. Czyli starcia z draugrami. Owszem, niby to będzie też niezłe dla kieszeni, jeśli chodzi o to, jak to będzie, kiedy już wyjdziemy. Ale zanim to się stanie, no niestety, trzeba się liczyć z tym, że baterie mogą paść dosyć mocno, okej, czyli wyzdrowiał. Tam jest kolejny. Okej. Jakoś dziwnie dobrze mi idzie.
Jak nie żartuję, serio. Powiem wam, ludzie, spodziewałem się, że będzie dużo... Boże, dziękuję. Dziękuję ci, gro, za chociaż tyle. Widać, że gra, jak bardzo by mnie nie lubiła, to chociaż trochę chce mi pomóc w mojej krucjacie. Duże obciążenie, żeby biec, super. Już się zaczyna. Pozwólcie, że przeszukamy wszystko i teraz, dobra. Co jest najmniej warte z moich rzeczy, takich, które tu mam? Żelazne sztylety, okej. Żelazny topór też niech będzie. A ze zbroje coś jest takiego... prawie nic nie wartego. A ciężkiego. Na pewno żelazna tarcza i mam już chwilę spokoju. Gdzieś jest pułapka, trzeba uważać, super. Tu będzie kolejny. Ciekawe. Tam z siebie się jakoś nie chce obudzić. Pewnie zaraz na plecy by mi wyskoczył z życia. Ja. Budzi się razem ze wszystkimi, czy jak? Dobra. Super. Tak. No nie. Kurczak. A, czyli drugi jeszcze żyje. Dobra, może jednak nie. Dobra, chodź gość. Chodź gość. No chodź. O. Od razu lepiej. Tylko wiecie, no. Nie ukrywam. Baterie się już kończą. Tak definitywnie. Dalej nie mamy w sumie... nawet połowy tej lokacji. Trudno. Dobra, powiedz mi, że zostawię tym razem żelazny mieczyk. I może coś z tej kategorii, jeśli mam. Najgorsze w sumie, że nic takiego, co bym mógł zostawić, nie widzę za bardzo. A, wiecie co? Ktoś mi mówi, że niestety bez dodatkowych możliwości w postaci większej ilości kryształów czy coś sobie nie poradzę. Tak więc pozwólcie, że tak dziwnie zakończę w tym momencie odcinek. Następnym będziemy się widzieć w innym miejscu, po prostu nagromadzimy trochę kamieni, spróbujemy je poznajdywać czy coś, a potem kontynuujemy. No wybaczcie, że tak dziwnie, ale zauważyłem też, że czas niestety mi trochę nagli. Dobra, nie zauważyłem, tylko spodziewałem się, że trochę wcześniej niż jest, kiedy nagrywam, no ale dobra, co ja tu będę się tłumaczył po prostu. No do następnego, no i trzymajcie się. Hey, hey.